25 lipca po godzinie 12 doszło do karambolu na trasie Kościerzyna-Korne. Zderzyły się cztery pojazdy, jedna osoba trafiła do szpitala. W piątek około południa na trasie w kierunku miejscowości Korne doszło do zderzenia czterech pojazdów. Jak wstępnie ustaliła policja, prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niezachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. Do szpitala trafiła jednak 24-latka w widocznej ciąży. Wynikiem zdarzenia były wielokilometrowe korki, ruch odbywał się wahadłowo.